Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Poczekajcie. Okej, mamy lepsze światło. Na moim kanale tutaj Ryczek i zapraszam was już chyba na 20 odcinek z gry Far Cry 4. Słuchajcie, 20 odcinek, a ja mam około 40% ukończonej gry, halo? Trzeba iść do przodu, słuchajcie. Stwierdziłem, iż pójdziemy teraz po tej fortecy. Słuchajcie, popatrzyłem w internecie i co, jak można samodzielnie przejść taką fortecę. No i znalazłem, że trzeba sobie kupić lepszą broń. To sobie kupiłem tą lepszą broń i mogę wam nawet pokazać. Słuchajcie, ja to mam 9%. Ale po prostu czekam, aż tutaj sobie podblokuję to wszystko, żebym mógł tutaj sobie tutaj to lepsze kupować wszystkie rzeczy, więc to dopiero, że tak powiem, później te punkty wykorzystam, jeżeli chodzi o punkty doświadczenia. Jeżeli chodzi o mapę, kupiłem sobie lepsze bronie, słuchajcie, jest to... jakby to wam pokazać, czy kliknę tu... Kolekcja, nie, to mi nic nie da. No cóż, kupiłem sobie po prostu taką broń. Jest taka, taka do strzelania, taka broń krótka to się nazywa. Czekajcie, sobie ustawię tą kamerę. O, jest okej. Tak, potem mam tą broń tutaj, to mam tą broń, co miałem wcześniej. Z tym. A teraz kupiłem sobie karabin snajperski z takim tłumikiem, że mogę przybliżać i oddalać. O. Dobra, no tak na przykładzie dałem, nie? Czyli mamy coś takiego. I kupiłem dodatkowo łuk refleksyjny, rzekomo on jest lepszy od tamtego, jakoś nie wiem, czy to jest prawda. No nic, będę to testował, jakby co. Ale na teraz, na tą okazję, jesteśmy blisko fortecy, którą warto byłoby zwiedzić. Ja szczerze nie pamiętam, z której strony powinienem iść. Dlatego chyba pójdziemy sobie tędy i z tak jakoś z górki. Kurczę, muszę pomyśleć, dobrze. W razie czego chciałbym sam tą fortecę zdobyć, zobaczymy, czy mi się to w ogóle uda. Rzekomo jest to realne. I tak jak patrzyłam, faktycznie jest to realne, żeby to przejść. Tak przejść po cichaczu. Nie powinni tego słyszeć, ale to wiecie, jak to bywa, nie? Ja mogę spróbować, słuchajcie, ja nigdy. A i nikt z tego nie usłyszał? Myślałem, że zaczynamy atakować ten słoń. Naprawdę słoń będzie ich atakował? Aj, skubany się schował. A, czyli ten słoń idzie za kamieniem. Wow! No, słoń zrobił swoje. Dobra, przeszukajmy. Ty to słoniu jesteś dobry słoń. Tylko mnie nic nie zrób!
Zostaw mnie w spokoju, Suniu. Dobra, bo tam zaraz nigdy nie dotrzemy. Słuchajcie, pójdziemy sobie tędy. Czyli od tej drugiej strony lepiej. Tak sobie myślę, że chyba z tamtej strony byłoby lepiej. Muszę się jakoś dostać fajnie na górę, żeby cię z góry ich eliminować. Także on tu tak weszedł, tak o. A tu nikogo nie ma, dobra. No lepiej myślę, że z góry będzie ich eliminować, jeżeli mam z tym tłumikiem. O Jezu, znowu zabić strażników. O! Jezu, spokojnie. To tylko ja. To tylko ja przecież, dobra. Tu kurde nie ma nigdzie spokojnie tak naprawdę. Tu wszędzie coś się dzieje. Oni tu się z choinki wzięli teraz. Fajnie. Szybki szpil, nie? Czy ty jesteś w klatce? Ty. Czasami bawi, naprawdę. Dobra, lecimy, słuchajcie. Zobaczyć, czy uda nam się tą fortecę zrobić. Zaraz będzie oczywiście wiadomość od tego. Nie ma właśnie chyba od tej strony, byśmy musieli zadejść. Zaraz zobaczymy. Tak, dobrze widziałam, że tu coś jest. Czyżby to byśmy poszli od góry, tak? Jak pójdziemy do domu, pamiętacie, są. Jakby tam na dole bomby. O! Jesteśmy od góry, o to mi się podoba. Okej, okay, mamy słonia, więc widzę, że tu by jakoś. Be careful, brother. You are close to Diplur's fortress. Taking it will not be easy as long as Diplur controls the region. Tread carefully. A po tym mogę wejść? Nie, nie mogę. A mogę! Wow! To mi się. A nie wiedziałam, że takie są kryjówki nawet. No dobrze, teraz wiedzieć. Czy my jesteśmy. O, właśnie, o, widok z góry mi chodziło. Dobra, pierw obczajmy sobie, kto gdzie jest. Halo, bo tu chyba nikogo nie ma. A jest. Wow. Co tak na dole mało tych ludzi? A tu są w oknie. Kurde, to będzie takie proste. Ja bym chciał tego wyeliminować. Zdałby tego. A to nie gdzieś tam z boku. Dobra, gdzie tu są alarmy, tak a propos?
Nie widać nigdzie gdzieś alarmów, nie? Ale gdzieś są na pewno. O! Maksymalnie. Oj, nie trafię w niego na bank. Kto mnie zauważył? Ten gościek mnie widział, dobra. Dobra, dwóch poszło. Czy są ich tylko trzech? A tu mam zaznaczone przecież nawet. O, następny. A to są ciężko zbrojnie, ile się ma. I piesek nawet jest, o nie. Pomyślmy, jakby to się działać. Czekajcie, bo jest mała panika. Dobra, uspokoili się. Czy ja tedy nie mogę wejść? Wow, a ich się skąd tu się wzięło, aż tylu? Co my tu zrobimy? Najpierw wypadałoby te alarmy włączyć, wszystkie są tam. Nikt jego nie patrzy, no nie. Wiedzą, gdzie ja jestem.
Dobra, już po mnie. Dobra, zabij mnie goście. Bo ej, tak co od nowa już. Dobra, zacznijmy od nowa jeszcze raz na spokojnie. Fu, mamy dobrą strategię, dobry plan, dobrą broń. Tylko kurde, kurde, czemu ona tak nie strzela strzał? Musimy konkretnie w głowę strzelić, bo jak gdzieś ciało wstrzelę, to za dużo to nie da. Tak. Dobra. Będę ostrożny. Jeszcze raz, proszę wszystkich wychwycić. Ich jest tu o wiele więcej niż mi się wydawało. Na pewno tam jest. Tutaj. Dobra, strzelmy w tego. Okej. Okay. Jeden załatwiony. Dobra, odsuńmy się. Bo on jest dobry, on dobrze widzi, więc lepiej żeby się odsunąć. To jest maksimum. Czy nic się teraz nie przyjechało? Jak w niego strzelę, to oni go zauważą, będę mi ten. To nie jest takie proste, jak mi się wydawało. Trzeba obronić bardzo dobrą, to bardzo dobrą strategię. Bo ciężko zbrojnych ja pewnie tym nie zniszczę. Psa zaś nie widzę tu nigdzie. Najgorzej, że tam jest ten pies. Kurczę, mole, jakby to dobrze zagrać.
Kurde blade. Pytanie takie, czy jak ja tu zejdę, to pies nie powinien by wyczuć teoretycznie. No już Gostek wraca. O! Co ten Gostek kombinuje? Eliminacja, eliminacja. Cicha eliminacja. Następny Gostek. Kurde, więcej was matka nie miała. Ten tu chroni tego. Dobra, jeden alarm jest. Czekajcie, muszę obczaić. Tu jest jeden, tu jest drugi. Gdzie trzeci? Kurde. Dość niebezpieczne zagranie. Ktoś coś zjarzył? Są dezorientowani. To teoretycznie dobrze. Tylko teraz tak, tu ktoś w środku jest. Nie, 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 Lu. Jest na oknie. Okej. Tu, 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 tu. Ja widzę drugi alarm, ale gdzie jest trzeci? Jeden, dwa. Jest tam. Stan tej bańki w ogóle, nie? Jego nie ma nawet jak uderzyć z tej strony. Wow, 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 wow. A ten Gostek stąd wyszedł? Chyba tak. Kurde mać. Ale on go zauważy, jak go zabije. No właśnie, co jest w tym, że...
Kurde, ciężko. Jeden alarm został. O, jak ja zestresowany jestem teraz. Nawet nie wiem, jak mi serce wali. Tu tak... O, o, o. Z tym... Kurde, nie wiem, czy ja dobrze widzę jego łeb. Kurde, blade. Ten co tam robi sam? Chciałbym się dostać tam, bo tam jest trzeci alarm. Ale to nie jest wcale takie proste, bo... Musiałbym jakoś iść, kurde, bokiem. Ja bym wyeliminował tych wszystkich. Potem ciężko zbrojnych. Kurde, żeby to się tak nie dymiło. On się kręci dookoła. Oni są razem. Pies się zaciął. Masakra. Co tu robić? Co tu robić? Kurde, jak się nie ruszę stąd, to nic nie zrobię. Dobra. Dobra, nie dajmy się pokuć losowi. Nie wiem, czy tędy będzie można iść. Okej. Kurde, Gostek się wraca. Jo. Gostek jest u góry? A no, jesteś wyżej. Okej. Ten pies jest dalej zacięty z tego co widzę. Faktycznie, może idźmy tym bokiem.
Dobra. Chciałem, żeby pies się odbagował. Dobra. Jest spakowany. Dobra, przodujmy. Kurde, jesteśmy prawie ku końcowi. Nie możemy teraz przegrać, będzie fail. Okej. O nie, pies się odbagował. Jej, mamy to, Jezus, już grzmią. Pierwsza forteca bez alarmu jest, nice, jej. Dało się, jest, mamy to. Fu. Udało się, wreszcie się udało. Nice. Kogo? Dobra, pozbieramy co oni tu wszyscy mieli. Uciekajcie, no przecież. Nie dość, że odzyskałem do was całą fortecę, to jeszcze będziecie uciekać. Dobra, tu jest powtórka fortecy, co możemy sobie zrobić. Co nas na razie nie interesuje, bo to oni takie proste nawet nie było, żeby to odzyskać. Kto to jest? Przed wygodnią. Ja nie będę tu na zwierzaki polował, co to. Dobra, spokojniutku, tu zaraz się obczai wszystko, co można tu zebrać. Tu miał gostek, coś tu robił. Coś tu broił chyba.
Widzicie, tym razem się udało. Widzicie, z pierwszą rzeczą coś nie pykło. Ja za bardzo, wiecie, tam chciałem przekombinować i tak dalej, ale... Już się, że tak powiem, w wersji finalnej udało. Tu mamy tylko, dobra. Aha, czyli mamy tu wszystko. Się przydało... Czy to też jest... Możemy. A co tam się idzie? Dobra, spoko. Tu coś może jest? Jakieś broń, magazynek? Nie wiem, cokolwiek. O, mam list. Armia Królewska, raport zwiady. Strefa zwiady, okolice rozwidlenia rzeki Tamal Koshi i teren nazywany przez miejscowych polami Roti. Istotne obserwacje. Nowoczesna infrastruktura rolnicza, aktualnie uprawiana jest kukurydza oraz ryż. Może być w łatwy sposób wykorzystana do uprawiania opium. Wioski rybackie na około jeziora Pankha, wśród nich farmy ryb demonów. Liczne plotki o uprawianiu czarnej magii w całym regionie. Wysyłanie oddziałów wsparcia i specjalistów do spraw opium w celu wykorzystania infrastruktury rolniczej do opłacenia przedsięwzięć. Okej. Ciekawie. Dobra. Nie ma to wtedy. Podejdźmy już tutaj normalnie. Weźmy z tego pieska. Może się przyjdę akurat z tego psa. Bo to był pies, zwykły pies. Kawałek ciała? Okej. Nie, nie, nieważne. Ja bym chciał tu coś kupić. Aha. A tylko 5? Nie, nie, ja bym chciał magazynek. Niżej? A tu! Zaraz ci pomogę. Przy okazji, jak już tu jestem. Dobra! Mało amunicji, właśnie, trzeba kupić. Sprzedamy wszystko, co możemy. Spokojniutko. Tyle, że tu już tak dochodzimy do tego tutaj, kurde, końca. O ile to teraz nie będzie koniec, czy tak powiem, a... No. Trzeba zbierać zapasy. Słucham. Zadowolona gospodarstwo rybne, armia królewska kradnie wszelką żywność, jaką tylko uda się znaleźć. Jak skończą łupić, przekazać dokładnikom do obozu pracy przymusowej, albo ich rozstrzelę. Wolnie... Okej. Dobra. Nie ma sprawy, ziomik, zaraz ułatwimy tu sytuację, słuchaj. Chciałem pierw znaleźć tą... Tutaj skrytkę, gdzieś tu była, o. Dobra. Zabiłem rybkę. Halo, ale... O, mam. O, wynurzamy się. Słuchajcie, to już mamy tuż niedaleko, więc... A, to tam mamy, dobra. I sobie zaznaczmy. Kurde, fajnie jest ta broń z tym tłumikiem, bo możemy bardzo dużo zdziałać tak naprawdę. Bardzo... dalekiej odległości. O. I nawet, kurde, nikt tego nie zauważy. To jest fajne. Rybki. Dobra, oni są tu razem. Przepraszam, że wciągnął tu nosem, ale... Okej. Tam jest wgostków. Tu są zakładnicy. Dobra. Jak sytuacja wygląda tutaj?
Jeżeli zaznaczyłem wszystkich, to jeszcze nikt się nie skapnął. Ha! Uratowano wszystkich! Jej! Zabierzmy przedmioty. Tu też możemy od tej pani. Nie ma sprawy, no kurczę. Armatka. Czy to jedą wrogowie? Halo? Nie, to nasi jadą, dobra. Już tu idę tu was uwolnić. Oj, umarłaś? Się zbugowałaś? Byli wszystkie te rybki w tym samym miejscu, no to warto. Jezu, jakie zębiska masz. A, bo to jest tylko takie miejsce dla rybek. No, tu już nie ma rybek. Dobra, wychodzimy stąd, bo zaraz nowe rybki przyjdą pewnie. I hop. Nie wiem, co to. Tu był jakiś gostek, ja go zabiłem z otu. Okej. Okay. Jak ta sytuacja wygląda? No, pięknie to wygląda, słuchajcie. Okej. Okay. Jak myślicie, idziemy do drugiego? Do drugiego mamy kawał drogi, słuchajcie. Czy tu możemy się steleportować i tak się przejść do niego? Jak mamy z materiałem? Słuchajcie, 46 minut odcinka już jest, więc ja myślę, że sobie będziemy na tym kończyć. Ja specjalnie tepnę się tutaj i żeby w następnym odcinku rozpocząć misję od Diogiego, słuchajcie. Uwolniliśmy fortecę, zrobiliśmy to, co trzeba. To, co chciałem zrobić od dłuższego czasu, ale po prostu nie było z kim. W końcu obczajem, że jest coś takiego jak to z tłumikiem, które po prostu polepsza i tak dalej. Po prostu ja się nie znam na snajperce i dlatego po prostu nie wiedziałem, że coś takiego faktycznie jest. Słuchajcie. Wyjątkowe było niby jakoś nowa tu. Armatka. Ale cały czas czekam, bo wszyscy mówią, że mam kupić autokusze, ale to jeszcze, łohoho, daleko. Niby nowe misje są odblokowane, dalej nie widzę misji od Sabala, ani od Longinusa, więc no cóż, cóż, cóż. Cóż, weźmiemy się misję od Jogiego i Rodziego. No i myślę sobie, słuchajcie, że my tutaj, jak zrobimy sobie to, zobaczymy co nas tutaj zrobi, jeżeli nic się tu nie stanie, to myślę, że jako, że tu jest ciąg dalszy, ja bym poszedł w tę stronę. Ja bym wtedy wyzwolił tą fortecę, spróbował bynajmniej, nie? Dobra, jadę się z wami żegnał, do zobaczenka, do następnego odcinka z Far Cry 4, już za tydzień, bajo i pa pa, trzymajcie się!